Siemano PFL-owe i nie tylko PFL-owe mordeczki, my znów jesteśmy w Lizard Studio, chyba dobrze pokazuję palcem, a z nami jest, a w sumie to ze mną jest Quash i teraz dobrze pokazuję palcem, na pewno. Siemaneczko. Maneczko. Witam wszystkich po 5 latach od ostatniego wywiadu. Yo. To już 5 lat minęło od wtedy? Jak, sam nie mogę uwierzyć. Jak Maciej niósł wódkę, kurwa! Dokładnie, wtedy moje umiejętności interpersonalne były nieco niższe niż dzisiaj. Polecamy. Bez wody nie potrafiłem trzech zdań powiedzieć. Polecamy więc obejrzeć sobie i jeden, i drugi wywiad i porównać sobie, jak bardzo zabrnęliśmy. Charakter development jest dojebany. Tak jest. Z racji, że lubię rozplątać język i bardzo dużo pierdolić, zacznę od konkretów. Jaki jest twój cel na finał? Chciałbyś kogoś zgładzić? Kogoś konkretnego? Jakby masz kogoś do wyjaśnienia? Chciałbyś osiągnąć mistrzostwo? Chciałbyś po prostu dobrze się zaprezentować? Chciałbyś skleić miecz? O kurwa, miecz już raz skleiłem, wystarczy. Chciałbym wygrać. Gdybym nie chciał, to bym nie przychodził do Tropsa, wiadomo. Trzeba mierzyć wysoko, a że jestem wysoki, trzeba wkurwiać, więc wkurwiam. Chciałbym wygrać. Wiem, że szanse, wiadomo, nie są chyba tak wysokie jak te 5 lat temu, bo wtedy uważam, że była o wiele łatwiejsza ekipa do pokonania niż teraz. Ale myślę, że wszystko jest możliwe. Się będzie miało dobry dzień, to się ugra, jak nie, to nie. Ale taki cel numer jeden, oprócz pierwszego miejsca, to żeby dać same dobre walki, nie zamulać pizdy i mam nadzieję, że się mu to uda. Czyli musisz mieć dzień dobry. Tak. Dzień dobry. I żeby nie było do widzenia po grupach. Czyli chciałbyś zaprezentować się jakby z takiej perspektywy ciekawej. Nie chciałbyś taranować, wiesz, jakby drabinki. Tak, chciałbym różne drabinki walki dawać, co mi się udawało w tym sezonie. Mi ciężko by było tarnować drabinkę. W grupach. Grupowe taranowanie drabinki. No, ale chciałbym też różne chyba te walki dawać, nie na takim jednej stylu, wie, co mi się w sumie dwa razy tylko byłem w tym sezonie na ustawkach i na obu różnie leciałem. Na pierwszej jak wkurzony patus, na drugiej jak pijany wujek na weselu i ja to nie siadły, to nie jest to samo? Wrogowie? Nie mam żadnych. Okej. Jeżeli są grupy, nie ma drabinki, to nikt nie może ci dorównać tak naprawdę, bo to ty jesteś ten wysoki, a bez drabinki... No tak, w takim razie czy chciałbyś może obstawić, jaka czwóreczka trafi się akurat tobie? Jaka chciałbyś, żeby się tobie trafiła? A, że grupy, tak? Mhm. No dobra, no ogólnie to tak. To grupę bym chciał Manu, Jachu i Barty. Okej, czyli widzę, że to ogólnie... Mogę uzasadnić od razu, dlaczego. Jak najbardziej, no rozumiem wypowiedź. Jakbym dał 3 dobre walki w takiej grupie i nie wyszedł, to i tak bym nie miał do siebie pretensji, a po drugie wysprzęgliłbym dwóch głównych rywali do mistrzostwa, bo uważam, że ta trójka, która by była ze mną w grupie, bym ją typował do top 3, więc już dwóch by się udało wykopać, jakby się udało wyjść z grupy oczywiście. No i przy okazji byś się też przetyrał tego, który by... nie wyszedł, znaczy, który by wyszedł z grupy. Tak. Czy przetyrał. W sensie. Albo mógłbym nawet z nim przegrać. Wygrać, przegrać, ale właśnie sama walka, która jest intensywna, no tak naprawdę potrafi zbić tropu zawodnika i na następne walki może mu już zabraknąć tak zwanego fetronu. Meh. Tak. Paliwa tak zwanego. Tak zwanego paliwa. Iwo i jeszcze trochę Iwo. I mamy piwo. Tak jest. A jaka myślisz, że będzie top 4? Kto właśnie dostanie się do półfinałów, finału? No jeżeli byśmy zakładali, że będzie to taka grupa, jaką powiedziałem przed chwilą, to no ja i Piotrula byśmy z niej wyszli, mam nadzieję. A z drugiej grupy myślę, że Bobby i Bartas, czyli takie top 4. Okej, Bobby, Bartek, ty i Manu. Tak. Okej, a w jakiej kolejności? A kurwa. No ja bym chciał być pierwszy. Alfabetycznej. Dokładnie. Nie, od, właśnie nie. Od tyłu. Musisz zmienić squash na hseku. Polecam. I tak jakby nie będzie ciężej też ludziom twojej ksywy zapisywać, ani i nadal jedną sylabę trzeba na dwie jakoś. No to ja bym chciał być pierwszy w finale z Piotreczkiem kochanym. Trzecie miejsce może Bobby. Czwarte Bartas, bo już ma dosyć tych
mistrzostw, tam pucharów i wszystkiego w domu. No to a trzy już miał, to teraz czwarte, tak? Właśnie, po co mu? Po co mu? Po co mu to? To potem nie ma miejsca na tym, w M1, na pchlim targusze. Właściciele w pchlik targów i ten taki sknerus na górze pieniędzy. 5 zł. No kurwa, ten dziad z pchlego targu w M1, kiedy wynaleziono bitwę obejmy. Zmiana w tym roku chyba mistrza nie spierze, mam nadzieję. No, oby nie. Zobaczymy. Powiedz mi, bo trochę porozmawialiśmy o tym, jak to wygląda z twojej perspektywy jako zawodnika, ale jak to wygląda z twojej perspektywy jako widza, jako publiczność, jednoosobowa One Man Army publiczność, które walki z ostatniego roku, możemy liczyć 366 dni, jeżeli chcesz, bo akurat masz ten fartkur, że mamy rok przestępny, także się kwalifikują. Które walki zrobiły na tobie największe wrażenie? Które uważasz, że warto jest sprawdzać? Nie muszę tylko o PFL-u mówić, rozumiem. No czy mógłbyś, kurwa, ale nie? Powiem, wypadałoby. Sumie, nie, no na przykład z finału PFL-a poprzedniego jest mega dużo fajnych walk. Mega mi się podobała Manego z Jachem na przykład. Manu Bartek była fajna też w sumie. No z Bejmów polecam, bo mega kozackie walki były na nietypowych bitach i prawie wszyscy sobie dobrze na nich radzili. Publika też zajebiście dowiozła na Bejmach, więc też dzięki temu się dobrze ogląda. I w sumie to chyba tyle, jeśli chodzi o jakieś dobre walki. No z południa nie będę gadał, bo wiadomo jak jest. Jeszcze była fajna ostatnia na WBW Recha kontra Joey z takich mniej typowych. Do sprawdzenia, w sumie jeszcze tego nie widziałem, ale czytałem opinię na ten temat. Ekspert. Taki film jak dobite w freestyle'owym zrobić, kurwa. Reżyserował Tomasz Biernacki. Ocena reżysera 3,5, bo za mało, nie wiem. Za mało mefedronu na trzecie. No właśnie, nie sypię. Więc 3,5. Dobra, no to wiemy, które były ciekawe. A które bitwy zrobiły na tobie największe wrażenie z tych, na które udało ci się pojechać? To tak. No Days Off w Warszawie. Klimatem była najlepszą bitwą w tamtym roku, na jakiej byłem. Już ogólnie nie tam, wiesz, abstrahując od tego, czy jako zawodnik, czy jako widz, czy jako osoba, która jechała jako zawodnik i prelimek nie przeszła, no to akurat na tym Days Offie mi się udało. Tam było o tyle fajnie, że była publika nie freestyle'owa, czyli taka, jaką dostajecie czasami gdzieś tam na juwenaliach. Czasami dostajecie na juwenalia. Czasami wam czasami się idziesz na juwenalia. I możesz dostać z metra taką ciętą. Czasami się dostaje zapalniczkę od kameli, a czasami taką publikę. Pani się trochę więcej publiki ukroiło tam. I... może być 7 kilo? Tak. 7 kilo publiki. No, dokładnie. Dwie średnie krajowe. No i zajebista była publika, bo jest takie same ziomki, takie w wieku około 18-19 lat. I zajebistą zajawę wszyscy tam mieli, skakali po tych wersach, hałas robili zajebisty. Zawodnicy w spoko formie też byli, więc mega spoko, mi się podobało. Oprócz tego wiadomo, że Bejmy. A trzecia, to nie wiem w sumie, ustawka PFL-a, ta chyba pierwsza, co ja przyjechałem na nią, mi się mega podobała. A nie wiem, czy dlatego, że się na niej znietrzeźwiłem brutalnie i wszystko mi się podobało, czy po prostu była spoko. Tak szczerze? Oba. Dobrze, połączymy 100, dwa. 100% doba. Mnie nie było, także zgaduję, ale myślę, że jakby mamy jakieś tam dokładnie odpowiedzi, mi nie wiem, choć się domyślam. Prawda. Już tak stoimy przy felu. Przy PFL-u. Przy PLF-ie, kurwa mać. Przy PFL-u. Kutasie, zapisz sobie na ręce, że to jest PFL. PFL. Kogo? Pośród ósemki finalistów brakuje ci przy aktualnym finale? Ciebie. Nie, no serio, bym cię zobaczył w finale. No nie będę mówił, że Rafi, bo to jest zbyt oczywista odpowiedź. I w sumie, nie wiem, jak będzie... W sumie Rafi też jakby no, nie nawija teraz, więc ciężko oczekiwać, żeby jakoś wracał. Jeśli chodzi o kogoś takiego, co mi brakuje, to myślę o kimś, kto tam se nawija coś jeszcze. No to serio, nieironicznie ciebie bym widział w sumie. Pomyślimy. I w sumie...
Konaty może, ale nie mam jakby z tej ósemki, która teraz jest, osoby, którą bym wywalił kosztem Konatego, więc musi się po prostu bardziej postarać w przyszłym roku. No bo zrobimy ten finał na 9 osób biłej. Jakby to... 3 grupy po 3 osoby. Miał nie być dogrywek, ale czasami trzeba nagiąć zasady. A kto twoim zdaniem powinien wrócić do freestylu, a jeszcze nie wrócił? W sensie, wiesz, no w ostatnich czasach, zwanych zeszły rok, sporo osób porwało się po wielu się latach. Tak, tak. Rutkowski nie przejmie sprawy. Dla Okapu. Tam było je po tym, jak oni to rzucili. Je, faktycznie. No. Dwa sławy, jak coś. Dwa schaby. Autowywiad 2.0. Więc który z zawodników jeszcze nie wrócił, a chciałbyś, żeby wrócił? I tutaj mówimy o szerokiej gamie. Możesz wybrać nawet Osamę Bin Zło. No nie wybiorę, bo... No to dobrze. Niezbyt pałam szacunkiem. Możesz, nie znaczy, że musisz jakby to... Kto by miał wrócić, kurde, czekaj. Już mega dużo ludzi wróciło, więc tak ciężko znaleźć tak na pierwszy strzał, ale... O ile byłby w formie, ale wiem, że i tak nie wróci, bo ma swoje życie prywatne i masz wyjebane we freestyle, Słysza. Ale w formie i dobrej zajawie bardzo lubiłem freestyle Jędrzeja i fajnie jakby wrócił. Oczywiście takie już bardzo życzeniowe myślenie, bo też wiem, że nie wróci, ale kocham freestyle Flinta w formie, więc jakby wrócił, bo o Jezu, jeździłbym wszędzie. No i chyba oczywiście dostałem kutasa. Chciałem cipę. Tak? No. Ja jesteś tak kurewką! Widzę to. Pierwszy rzut oka. Jesteś lepszym od wszystkich. No klasika też rzeczywiście bym chciał. Klasika tak, no i myślę, że kiedyś do tego dojdzie. Kiedyś. Tak, NMBcka kurwa. NMBcka, ala mu się z Freestyle Palace. Okej, okay, no tutaj pytanie, na które ja znam już odpowiedź, ale wy jeszcze nie znacie. Czy i ile razy, jeżeli już, weźmiesz udział w tym roku na WBW i jakie to będą miasta? No, Warszawa, Poznań, koniec. Nie chce mi się jeździć chyba jednak. Miałem taki strzał zajawy, ale wiadomo, że u mnie się to zmienia bardzo szybko. No ale Gdynia też już mi odpadnie. No do, nie wiem gdzie to jeszcze, w Bielsko-Białej, no na pewno nie będę jechał 400 ponad kilometrów, żeby nawijać na bitwie freestyle. Już niestety nie jestem aż tak zaprawionym zawodnikiem. Kiedyś to by się pojechało, żeby... trochę, kiedyś tak, by się żeby koszulkę. Ruchy losowe. Nie będę już wtajemniczał. No chyba wszyscy wiedzą. Z naszych wyjazdów, anegdotek, ale no... Nie no, Poznań i Wawa to na 100%, a reszta to się zobaczy. Może Wrocław jeszcze. Gdzieś przypadkiem zahaczy się, nie? Bo to też... Jak idziesz ulicą i nagle Wrocław. I nagle... Dopiero co mi tutaj pani z Juvenaliów chciała dać zapalniczkę albo 7 kilo publiki nie freestyle'owej. A tutaj preeliminacje we Wrocławiu w WBW. Niesamowite. Przejdźmy więc do... Czyli teraz dżingiel jakiś ten... A, jak jest muzyczka z cyrku? O tak, kącik humorystyczny. Kill, fuck, Mary, kill. A, dobra, no. Fuck, Mary, kill. Okej, okay. FB, Patey i Lion. Kill, Patey. Fuck, Lion, bo w życiu nie chciałbym Mary z nim, no to mi to bierze, został Mary. No. Wydaje mi się, że pokrywają się te odpowiedzi. Coś w tym musi być. Następna trójeczka to Edzio, Koro i Grzegorz Brown. Dobra, to tak, fakt Grzegorz Brown, żeby trochę był bardziej tolerancyjny, a jeżeli nie, to sam musiałby się batorzyć, więc chciałbym to zobaczyć. Kill Edzio i kto tam był jeszcze? Koro. No to Koro Mary Cornell, bardzo fajny człowiek. Więc. Mary Koro, Koro Mary. Trójka, ostatnia. Ludwik Koro Mary. Był taki znany. Blank. Janca, Jaskier i Meoda. Dobra, to tak. Fuck Jaskier, Meoda, Jansa i kill myself po tym tam czwórkącie. Czwórkącie. Folsom. Okay. Folsom to się kiedyś te awesome. Zamki kurwa opierdalało, żeby tam ci... Fosom. Fosom z osą. Kupione poszło. No dobra. Teraz no tak bez zbędnych konwenansów moje ulubione pytanie.
Nawika, którego freestyle'owego podśmiechujka cię wkurwia? A, to tylko podśmiechujków mogę. No nie, mogą być też smutasy. No, nie pałam jakimś zachwytem nad freestylem magazyniera na przykład. Nie kumam fenomenu, a może jestem za głupi po prostu na to. Polska nie jest gotowa. Piłat mi też nie siada. Kruczek, wiesz, że cię lubię, ale też mi nie siada. Freestyle Kruczego. Z różnych tam powodów. Kruci! Ale może się wyrobi jeszcze chłop, ma jeszcze trochę czasu. Cyk, 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 cyk. Czas ci spierdala. Czas spierdala, gonię. Nie wiem, tak z mainstreamu kogoś. Nie jestem na przykład fanem Nawiki Filipka w ogóle. Nie robi na mnie wrażenia. Ale mówimy teraz stricte dalej o freestylu? Tak. Okej. Okay. W sensie... A kiedyś byłeś? Nie, nigdy. O kurwa, to jest szok. No nie, bo ja zacząłem w ogóle free słuchać chyba 2016. To już było chwilę po Filipku. Tak, był past prime, może jakbym był w takim 2014, takim zajaranym, że o, ale on tam, te niunie, że jak Rondo są, to bym wtedy się jarał. Bla, ale bla. Już był Bober i Milu wtedy, więc już poprzeczka była trochę wyżej zawieszona. Bo też jakby nie jara mnie to, że ktoś publikę porywa na tyle, żeby nie doceniać tego, że Bober i Milu jakby są o 3 klasy skillowo lepsi, nie? Rozumiem. Tak myślę, że rozumiem, wiesz, jakby no. To... dobrze, pytanie więc numer 9. O ile dobrze znam litery. Jakie jest twoje największe? Największe. Marzenie. Nie muszę... dopiero. Przyjebany dzisiaj jest. Ja też. Marzenie... Nie musi być freestyle'owe, może wykraczać poza około freestyle'owe, wiesz, jakby zabawy, ale może być, wiesz, to związane z muzyką, ogólnie z jakimś tam działaniem, z jakimiś twoimi ruchami. Na przykład, nie wiem, że marzysz, żeby jeszcze szybciej helikopter kręcić pod sceną. Nie, bo już nie mam stawów w ogóle. O kurwa. Mam dolinę trzech stawów już taką wyoraną, w stawie łokciowym już nie macham. Nie wiem, no marzę, nie wiem, mieć takie mega stabilne żyćko, ale oprócz takich banałów... Już nie macham, bo skończył mi się staw. No, czekaj, to tak, co przepraszam, mówię. Easy. Żyćko chciałeś mieć. No, nie no, na pewno bym chciał być zdrowy zawsze i żeby wszyscy ludzie, na których mi zależy, też byli zdrowi. Ale nie jestem na przykład osobą, która twierdzi, że pieniądze szczęście nie dają. Chciałbym mieć w chuj siana. Mieć domek w Londynie i w Miami i sobie chodzić na mecze Tottenhamu i Miami Heat, kiedy mi się tylko zechce. No i tyle, ale nie zapierdalać tyle odrzutowcem jak Taylor Swift, bo to chciałbym, żeby moje dzieci tu jeszcze coś pożyły. Wpław, masz dzieci? Potencjalne, jak wasza żona i siwego i nowe. No to jak będziesz miał takie potencjalne dzieci, to ja ci kurwa nie wróżę zbytnio po to. To możesz latać tym samolotem, to nie szkoda ich. Jeżeli będą tak potencjalne jak... poczucie melodii zdobę w tym refrenie, to nie chcę jednak. Albo do kapelutka, do domu dziecka dośle. Jezu, ja muszę naprawdę wrócić do tego uniwersum, bo on naprawdę jest w domu dziecka? Nie. Okej. Okay. Ale mógłby być w sumie. Prosta za kontentu by tak na ostatni turnus taki miesiąc, zanim pełnoletni będzie oddać. Wiem, jak dzieci są w domu dziecka i dyrektor coś każe, a oni mówią, nie w moim domu, bo to mój dom, bo to jestem dzieckiem. To jest... Traktujesz ten dom jak hotel głównie. Nie no, bo w hotelu trzeba jeszcze zapłacić. Grupę, którą chciałbyś trafić, to już znamy na finale, bo tak trochę odbiliśmy od tematyki finału. A jakie są twoim zdaniem grupy śmierci i grupa taka, powiedzmy, easy? Dokładnie ta sama, którą wymieniłem. Chciałbym być w możliwie jak najtrudniejszej grupie i uważam, że byłaby to grupa śmierci po prostu. Okej, to sobie teraz cofnijcie i się dowiecie, kurwa. Timestampa wam wstawię w komentarz. Rewind! No czyli tutaj akurat to pytanko było dość proste, ja muszę przez... Ja kurwa nie jestem u Rubika, nie? Jakby jesteśmy w Lizard Studio. I powinienem grać na takiej butli, jak tacy farmerzy, kurwa, w Stanach i to być tylko klebody. Z takim kłosem. Mielibyśmy po... A, dobra. Banjo na przykład. Banjo. Albo na drumie. Jak gra z Johna,
serwerze CS-a i on cheatuje, to piszesz Banjo. Jezu, bitwa o południe, kurwa. Pueblos, jeżeli to ogląda, to teraz ma taki. Filipek z Milan, to pierdole. Mówię, nie, ja wam nie oddam za bilety, panowie. Nikuja. Jakby ja wam nawet nie dam na bilety. Żebyś... dobra. Bo znowu troszeczkę odbijamy. Powiedz, jak ważne, jak istotne dla ciebie, a to w sumie jest ciekawe pytanie, biorąc pod uwagę to, jakim zawodnikiem dla ligi jesteś, jak ważne dla ciebie byłoby potencjalne zdobycie mistrzostwa PFL? No, ważniejsze nawet niż WBW, tak szczerze mówiąc. Zresztą chyba mówiłem to nawet chyba 5 lat temu w tym wywiadzie. Dokładnie to samo, nic się nie zmienia. Po drugie, bym nie chciał wygrać WBW, bo dużo ludzi by mnie zaczęło rozpoznawać, a nie zależy mi na tym w ogóle. Staram się trzymać Quesha i Patryka osobno, tak? Biorę tabletki i kontroluję obie postacie. Obaj bierzecie? A ja wiem, co on tam robi, ten pajac. Witamina C lewoskrętna i ten. Jointy lewoskrętne. Skręciłeś, gdy było to możliwe? Tak. Okej. Czyli no, nie chciałbyś zbytnio po rozgłosu na swój temat. Nie, ale no wracając i tak mi bardziej na PFL-u. Zależy w sumie pewnie z 73,21% walk tutaj mam, więc... PFL zawsze w serduszku. W tropsie to już w ogóle by jeszcze Bejmy i Bitwa ADZ i inne. Tak, jeszcze WBW jedno, drugie. No właśnie. Prawda, więc trochę. 10-sekundowy występ na dżemie po Bitwie Trzech Króli, po której zrobiłem z siebie debila, nie nawijając nawet, co jest wyzwanie. Bitwa, o Jezu, byłem. Byłem tam, ale nie chcę się wypowiadać. Zresztą ja tu nie jestem od wypowiadania się, tylko od zadawania pytań. Także wracamy do pytań typu najlepsza bitwa, na jakiej byłeś. W sensie tak ever w Polsce, ale też najlepsza z PFL-owych. Dobra, to najlepsza ever, na jakiej byłem, to chyba bitwa o Pitos 3, bo ogólnie w mojej głowie wygląda ona pewnie lepiej niż była w rzeczywistości, bo to była pierwsza taka większa bitwa, bo wcześniej byłem w Poznaniu na jednej ustawce PFL-a i Wojnie Wielkopolskiej, a tam nagle, wiesz, pojechałem i no był rozpierdol i była walka Bober kontra Pueblos, która uważam, że jest najlepsza w historii freestylu. I na żywo był taki rozpierdol jak na jakimś koncercie. Wszyscy skakali. Mamy to na kasecie. Wszystko będzie na spinnerze i lab sesji. Nie musisz tego kręcić, morda. Nie no, musi akurat. Reszta z telefonu na kanale nadawczym na Instagramie. Tak teraz youtuberzy robią. No tak, kanał nadawczy. Ciekawe, jak to wymyślił tą nazwę, bo się przyjęło ładnie. Brzmi tak wojennie bardzo. Albo rozjebunsko. Kanał dodawczy, jakby ktoś tam morsem. I tam wiesz, Linkiewicz znowu wciągnął kreskę z kutasa jakiegoś typa. Polecamy sklep ze skrzynkami. Wtyczka, ale pisana. Ciekawe, czy jak się kurwa jakieś wulgaryzmy mówi w alfabecie morsa, czy po prostu jest. Nie, to wtedy prawdziwy wulgaryzm, żeby ci, co zrozumieją, tylko pikanie nie skumali. Okej. Pikachu, wymyśliłem kiedyś, że. Ostatnio wymyśliłem, że chciałbym mieć psa i dać mu na imię Sikachu. Dobra, ja chciałem psa nazwać Ziomek i bym krzyczał w parku. Ziomek! Ej, Ziomek! Wiesz, że wszystkie psy w Polsce mają imię Chocz? Chodź do mnie? Tak, była taka opowieść, taka Anglika, który przyjechał do Polski i mówi, że baba do jednego psa krzyczy Chocz, a do drugiego Chocz tu. Jacy są twoi, mianowicie trzech, to już kiść, ulubieni raperzy? Ale polscy czy zagraniczni, bo to tak polskiego rapu już prawie w ogóle nie słucham chyba obecnie, ale tak jak słuchałem wcześniej, no to chyba no problem nie chyba. Rado Radosny, Aztek i Oskar. No, no na 100% Oskar, no ale ogólnie problem. Dwa Sławy i Ćpaj Style, takie trio, chociaż ostatnio... To zapierdolił kurwa sześciu raperów kurwa w pytaniu o trzech. Chodzi o grupy bardziej też, nie? No grupę, RH minus. Nie, ale ostatnio bardzo dużo zacząłem słuchać WWO, bo nigdy nie słuchałem wcześniej i mi przejebanie siadło. O, ja tak miałem z JWP, bardzo i późno. Jeszcze jak se łażę gdzieś wieczorem, tak wiesz, w tych ciemnościach, po wawie, jak wracam na przykład do domu, albo gdzieś po prostu se idę, to jest taki klimacior, kurde. Czuć, masakra. Czuć to, kurwa, nie? No. Żałujesz, że tak późno wpadłeś w WWO? No właśnie chyba nie, bo teraz mi mega siada, a tak mógłbym już to przetyrać trochę. Czekaj, że teraz jakby jesteś bardziej jakby
bardziej się to przyjmuje, nie? Tak. Ale tak na przykład, no to za granicy więcej słucham, no to Kanye West, wiadomo, top jeden dla mnie. A widziałeś? Northampton i Tyler, the Creator, także takie moje. A widziałeś ten? There is always Kanye in Polska, nie gotowa? Nie. Ja chciałbym wykonać, jeżeli mi się uda, przemowę Kaniego z Grammy 2004, to chyba było. Z Grammy? A co ma z Grammy wspólnego? No, gry na czasie, gry TV tam z Headem program mieli. A, no, to takie, że ten, że tam ktoś dzwoni i mówi tam, wili, że twoje łoniaki. Zgadnij, co jest w tej kopercie. Fajne masz cycuszki. W mojej kopercie był żółw. Kim Kardashian, taka nie mogę przy tobą wytrzymać, odchodzę. No to pytanie w sumie to jestem ciekaw. Nie no, bo cała reszta to mnie chuj obchodzi, nie? Pytam, bo po prostu mam zapisane. I takie, ej, to faktycznie może być ciekawe. Tutaj akurat jestem zainteresowany odpowiedzią. Który z jurorów myślisz, że będzie tobie najbardziej przychylny? Śliwa. Dlaczego? Bo go wyzywałem kiedyś na Facebooku dla Beki. Tak? No. A myślisz, że będzie... Nie, no, ale to nie była jakaś obraźliwa dyskusja, bo... Tylko ty kurwo jebana... Nie, właśnie nie. Tam właśnie a to kultura. Nikt, a chyba ani razu nie użył przekleństwa w tej dyskusji. A Śliwa coś kiedyś tam napisał o polskim New Schoolu i że mi się bardzo nudziło, to wziąłem zwrotkę Żabsona, w której powtarza jakieś 5 słów i zaznaczyłem schemat rymów, że 16 zrobił 16 pięciokrotnych i jakąś zwrotę Śliwy. I napisałem, że Żabson lepiej rymuje i mały konflikt zrobił. Ale nie, no tak szczerze, jeżeli już by oczywiście obiektywnie patrzył, to myślę, że może mu siąść, bo myślę, że brzmieniowo i rapowankowo mogę się trochę wyróżnić. No, chyba, że ci... Oprócz Bobiego i Manuszaka, bo tak myślę równo. Chyba, że ci po walce ten Śliwa tak wyciągnie taką kartkę, kurwa, z zaznaczonymi rymami, tak sklej miecz, stres quash, kurwa, nie? Na Rafała. Na Rafała to nie twoje, to dla Rafała. Dla Rafała. Na Rafała. Było do radości, nie? Okej, okay, no, czyli mówisz, że Śliwa. No. Jestem mega ciekaw, co, jak Śliwa tam będzie sędziował w ogóle. Mam nadzieję, że nie trzeba wrzucać za każdym razem jego jakby tytułów kawałków, bo znam tam trochę, ale też, wiesz... No tak, nie można przesadzać. No, ławka to, ławka tamto, tak? No i właśnie, jednak słuchałem też od rymów. Oglądałem, nie słuchałem. Okej. To i to jest w sumie pytanie, które nawiązuje trochę do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy przy okazji pytania o mistrzostwo PFL versus mistrzostwo WW. Czy często zdarza ci się, że ktoś cię rozpoznaje na ulicy? I czy są to sytuacje dziwne? Miałem raz zajebistą sytuację. Była ona po WBW w Poznaniu, które wygrałem, ale osoba, która mnie poznała, nie była na bitwie. Ale jakoś się dowiedziała, że wygrałem i wracałem z afteru już do domu po tym WBW i byłem strasznie głodny, a jakoś było tak, że wtedy dużo gotóweczką operowałem i nie miałem w ogóle hajsu przy sobie i mówię, dobra, sobie w domu coś zjem. I jakiś ziomek stoi i randomowo mówi, siemano, Kłeszu, stał z kepsem w ogóle nieruszonym i mi go dał i sobie poszedł. I to cała nasza rozmowa była. I ja mam takie, kurwa, co jest, jakby nie ufa się, wiesz, obcym ludziom, ale oczywiście opierdoliłem tego kepsa od razu. Cukierków nie dawał. Więc no, ktoś tam mnie poznał, ale tak też się czasami zdarza, ale to zwykle na jakichś już eventach na przykład, nie, że gdzieś na ulicy. Mhm. Jakby nie muszę konkretnie brać udziału w jakimś evencie, tam no. Na przykład jakimś rapowym, czy tam freestyle'owym, ale gdzieś ktoś tam czasami skuma. Ale że tak na ulicy to się, nie wiem, może z 5 do 10 razy zdarzyło. No, czyli tak, jaka... Ostatnio mnie znalazła na Instagramie szefowa z mojej pracy i całe szczęście, że już jest akurat 3 dni po tym, jak zmieniłem pracę, bo jakby wiedziała, co ja robię, to jakbym tam jeszcze pracował, to bym jeszcze szybciej zwolnił, bo bym wstyd, jak nie wiem, było naprawdę. Tobie wstyd? No jakby nie jest tak, że się wstydzę freestyle'ować, tylko wstydzę się, jak ktoś przy mnie ogląda moje walki albo po prostu cokolwiek o nich gada.
nie będąc wtajemniczonym w to wszystko. No tak, tak. To tym jedno. Bardziej, że nie wiem, no w pracy też nie przeklinam i nie mówię, że ruchałem komuś niunię na przykład. A, i to nas różni. Już miałem ochotę czasami, jak już mnie denerwowali ludzie niektórzy w pracy, ale no. No i to nas różni. Ja w pracy... No właśnie, ty masz spoko, nie? Tam u ciebie jest klimat bitewny bardzo. No to miedziemy z kurwą. No ale tak to jest, jak się pracuje, prawda, w domu dziecka. Pozdrawiamy kapelutka. Z kim tak z całego uniwersum freestyle'owego chciałbyś stoczyć walkę tak najbardziej? Kurwa Gzyms. No z tym taką topką z 10 lat to z nikim, bo z każdym miałem już walkę dosłownie, więc Flint. No, albo Flint jest wyższy od ciebie? Albo 3-6. Jest wyższy, no. No to może faktycznie byś w kontraście aż tak nie wkurwiał. Albo nie był wysoki tylko. Właśnie do tej pory nie wiem, czy to jest jakoś skorelowane. W sensie, czy ty wkurwiasz, bo jesteś wysoki, czy to są dwie niezależne cechy? Nie, bo na bejmach pierwszych podszedł do mnie Pełz i to była nasza pierwsza rozmowa. I podchodzi, tak mnie mierzy góra-dół i mówi do mnie: ej, myślałem w internecie, że jesteś wyższy, ale wkurwiasz tak samo. No i za to kocham freestyle, kurwa. Nie, nie. Szczerość na pierwszym miejscu stawiamy. To jest złoto. Jaki jest największy progres pośród zawodników PFL-a? Na przestrzeni od takiej, jakiej następna. Kogo? Żartuję. Znaczy nie żartuję, no serio. Ja byłem takim gównem na początku. Jeszcze większym niż teraz. Powiem ci, że na początku w porównaniu do teraz... Zerowy był potencjał. Mogę wam stawić... Jak będzie 50 łapek w górę pod tym wywiadem, to kupię wam kurwa 7 kont na YouTubie. To jeszcze Koziołek wszystkie swoje Aladyny zaloguje i będzie wszystko w porządku. Aladyn i 43 rozbójników. 43 multikonta. No jak będzie, to wam wstawię w komentarzu moją pierwszą walkę ever. Zobaczycie, jaką byłem miernotą pierdoloną, ze przeproszeniem. Już tylko tak wrócę. Ale tak już tych zawodników, co teraz są, to myślę, że tak overallowo Yahoo chyba największy. Też pamiętam, jak zaczynał, nie mógł się... Ty byłeś wtedy w Bydgoszczy, co on był na pierwszej walce swojej? Nie. Wyjazdowej? Ja pierdolę. Nie, chyba nie. Ale byłem, jak już Yahoo zaczął się odpalać, zrobił to na łomocie w ogóle. I dodałem wtedy w ogóle komentarz, że Yahoo mistrzem WBW chyba 2021 czy 22, bo jeszcze wtedy pandemii nie było, nie sądziłem, że się wszystko... na plecki wywali. No i czekam, aż się spełni, tylko zedytuję posta tam na rok, w którym w końcu wygra i powiem, że widziałem. Aj ty czarnuszku, kurwa zły. Wstępny. Tak nie można, ale jakby co ja ci będę mówił. Nie ma po czasie. Jesteś wiesz, po gongu. Nie można nawijać. Pytanie numer ostatnie. A tak naprawdę to nie, przedostatnie. Kogo zabierzesz ze sobą na finał PFL-a i dlaczego nie Natalię? Nie biorę totalnie na finały PFL-a, no wiecie dlaczego. Nie no, tak serio to nikogo chyba. Może ziomków z Gniezna, no mówię, jak będą akurat w Poznaniu. A tych z wioski? No mówię przecież. A, okay. Nie no, a Gniezno to nie osada? Pozdro dla Gniezna, żebym miał jeszcze wjazd na siłownię Jazz Gym, bo nie będę miał gdzie chodzić później, jak będę u rodziców. Nie wiem kogo, chyba nikogo, po co mi ktoś. Grubego wezmę, jak będzie mu się chciało dupę ruszyć. Myślę, że przyjdzie. Justyna oczywiście. No i tak najbardziej. Ta dwójeczka bardzo... Ja nie potrzebuję 300 ludzi. Bartek, pozdro. Nie żartuję, Bartek już nie bierze 300 ludzi. I, no już musi. Trzech się wyprowadziło ze Świerczewa. Świerczewo to w ogóle ciekawa enklawa. Mam tu jeszcze ostatnie pytanie, ale ja nie wiem, czy ja chcę tobie je zadawać. Nie wiem, czy ty chcesz, żebym je tobie zadawał. Jaki... Na siebie. Jaki after w imprezę z PFL najlepiej wspominasz? Albo jakkolwiek. No nie, no jest jedna normalna odpowiedź, jeśli chodzi o after po bitwie Bitwa freestyle o... ADZ-a. Udowodniliśmy z Cycem dwie rzeczy. Po pierwsze, że jesteśmy pierdolonymi debilami, bo włamaliśmy się na budowę i weszliśmy na dźwig. Nie róbcie tego w domu. Ale udało nam się wejść, znaczy tobie, bo mi się już nie chciało. No nie chciało ci się, bo miałeś trudniej. Bo mi się nogi odpoczywały. Wejdź na szczyt dźwigu, aby uratować Hugolinę i dzieci! Nie daj opluć się Mendonowi! Ale druga
sprawa, udowodniliśmy, że Ziemia jest okrągła, bo z tycem jeden poszedł w lewo, a ja w prawo i zeszliśmy się w jednym miejscu. I to kurwa po wielu, wielu godzinach. Dokładnie. Więc fajny after, więcej nie będę mówił, bo jeszcze byśmy mieli problemy z prawem, a po co nam to? Było trochę. Okej, w takim razie mogę to... No dobrze, ja nie widziałem, że to ja odpowiadam. Reklamacja. Ale tak jak pozdrawiamy mówię, pana Jacka Ulińskiego. Jacek Uliński, kocham cię. Czy chciałbyś coś od siebie, gdyż skończyły mi się pytania? Nie mam już tobie nic do zapytania, zadania, bo już się nie zadaję. Nie mam. Nie mam. A chcesz? Pozdrawiam Addicksona, po prostu tyle. Pozdrawiamy Addicksona. Pontona. I Pontona. Więcej fajnych streamerów z uniwersum Free nie znam. Jeszcze ja. A, jeszcze on. Bo on dopiero zaczyna. Tak, i też w sumie kończę zaraz, ale to. I w takim razie, skoro już kończę, dziękuję tobie bardzo. Dziękuję. Miło. Jeszcze raz, cięcie. Dobrze.